Niedziela palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, najważniejszy i najbardziej uroczysty czas dla chrześcijan. Ten dzień symbolizuje wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu święci się palmy. Tak było m.in. w parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Śradzu. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Wierni udali się na procesję wokół Bazyliki Mniejszej, a następnie kapłani poświęcili palemki. W Polsce tradycja święcenia palm sięga XI wieku, choć sam zwyczaj ich przygotowania jest znacznie starszy. W polskiej tradycji głównym elementem palemki są bazie, czyli gałązki wierzbowe udekorowane bukszpanem, kwiatami i wstążkami. Można dołożyć także bór, czyli krzew borówki busznicy zbierany w lesie. Poświęcona palma ma chronić dom i jego mieszkańców przed nieszczęściami.